dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim reading vlogiem z jednego dnia. Pytałam się ostatnio Was na Instagramie, jakie chcecie filmy zobaczyć właśnie na moim kanale, w moim wykonaniu. I pojawiał się tam właśnie taki dzień ze mną. Rano się nie przywitałam, bo wstałam w sumie o 12. Mogliście przed chwilą widzieć przebitki z godziny 7:50, coś takiego, bo musiałam zabrać moje rodzeństwo do szkoły i właśnie tak stwierdziłam, że nagram sobie ładny śnieg na dworze. Później poszłam z powrotem spać, miałam o 11:30 wykład, chyba, który zaspałam. I w ogóle jak już się obudziłam o tej 12, to stwierdziłam, że czy ja w ogóle jest sens nagrywać tego vloga z tego jednego dnia, ale stwierdziłam, dobra, przywitam się z Wami najwyżej później. I właśnie tak, teraz zapraszam Was na przebitki z reszty dnia. Teraz mamy godzinę chyba 15:30, coś takiego. Ale tak, ja Was zapraszam teraz na krótkie przebitki właśnie, co robiłam do tej pory i zaraz przyjdę do Was opowiedzieć Wam, co aktualnie czytam. Więc tak, tu znowu ja tym razem przychodzę Wam właśnie powiedzieć, co czytam, tak jak wspominałam wcześniej. Jeśli chodzi o książkę papierową, to czytam sobie Okrutną siostrę od Karen Dion. Jest to nowa książka, w sumie chyba tydzień temu miała premierę jakoś, nawet nie tydzień, kilka dni temu miała swoją premierę. Jest to książka autorki Córki Króla Moczarów. Ja tę książkę czytałam, też Wam recenzowałam w którymś vlogu, Wam o niej właśnie opowiadałam. Tutaj gdzieś na górze będziecie mieć do tego vloga linka. Jestem na stronie 109 i jak na razie bardzo mi się podoba. Na samym początku mamy motyw tutaj szpitala psychiatrycznego, bo główna bohaterka przez 15 lat jest w szpitalu psychiatrycznym właśnie. Jest to thriller, także ja za bardzo nie chcę mówić o fabule, bo ja się boję zawsze, że coś zdradzę. Ale przeczytam Wam może tutaj właśnie taki krótki opis, bo to jest bardzo fajnie, wydaje mi się, napisane. Dwa pokolenia sióstr, niewybaczalna zbrodnia, sekret, który może zniszczyć rodzinę. Zbrodnia z przeszłości zaważyła na życiu 26-letniej Rachel Cunningham, która od 15 lat przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Ma luki w pamięci i wini siebie za śmierć rodziców. Gdy na światło dzienne wychodzą nowe szczegóły dotyczące zabójstwa, Rachel decyduje się wrócić do domu i tam znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Co tak naprawdę wydarzyło się tego feralnego dnia? Jakie tajemnice kryje dom na Moczarach? Właśnie mamy tutaj podobną tematykę jak do Córki Króla Moczarów, bo jest taki dom na odludziu, gdzie ta rodzina się przeprowadza i tak dalej. To jest właśnie taki motyw wspólny w tych książkach. No co prawda różnią się one, bo tutaj mamy zabójstwo, a tam było porwanie i tak dalej. Tutaj poznajemy historię z dwóch perspektyw. Z perspektywy właśnie Rachel, która jest w tym szpitalu psychiatrycznym i z niego wychodzi, oraz z perspektywy bodajże jej matki. Jenny, ona chyba się tak miała na imię. Tak, Jenny. I jest właśnie to podzielone na teraz i na wtedy. No i teraz to jest Rachel, wtedy to jest właśnie ta jej matka. No ja jestem w 1/3 i nawet nie w 1/3. Jestem bardzo ciekawa, jak ta historia się zakończy. Jak coś mi się uda więcej dzisiaj przeczytać, to Wam przyjdę coś powiedzieć, ale nie wydaje mi się, żebym tę książkę dzisiaj na pewno skończyła. Jednak mam zamiar skończyć książkę, którą słucham w audiobooku. Jest to książka Żałobnica. Nie pamiętam autora, jest to polski autor na pewno.
i słucham ją sobie w ramach akcji czytaj.pl. Przez cały listopad właśnie były dostępne 12 książek, e-booków i audiobooków. Chyba niektóre były i audiobooki, i e-booki, jedne były tylko e-booki. Ja właśnie sobie wybrałam Żałobnicę i jestem już w jakichś 80%, bo od kilku dni ją właśnie słucham. Jestem zaintrygowana, ale troszeczkę teraz się pogubiłam w akcji, bo w tej książce też jest ogólnie thriller i tam jest dużo takich przeskoków czasowych, jeszcze większe właśnie niż w tej książce. Tam to w ogóle jest pomieszane na bardzo dawno temu, teraz, wtedy, wcześniej i ja ogólnie jak słucham, może jakbym czytała książkę, to bym się tak nie bardzo, to może bym się tak aż nie pogubiła, ale właśnie słuchając audiobooka trochę jestem pogubiona. I mamy tam historię, o Boże, jak ona ma na imię ta główna bohaterka, chyba Ania. I mamy właśnie tam historię Ani. Poznajemy ją, gdy na samym początku książki dowiadujemy się, że jej mąż oraz jej pasierbica mieli wypadek śmiertelny na torach. Właśnie przez to, że ta drużniczka, która opuszcza szlabany, zasłabła. No i nie opuściła tych szlabanów po prostu, nie zauważyła, że pociąg jedzie. No i właśnie ten Piotr, on miał podać tak na imię, ten jej mąż, wjechał na te tory i wjechał po prostu prosto pod pociąg i razem ze swoją córką Roxaną zginęli na miejscu. No i właśnie później ta drużniczka, która była odpowiedzialna właśnie za opuszczenie tych szlabanów, znika. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. No i my właśnie się dowiadujemy, kto jest, dlaczego ona zginęła, czy ktoś ją zamordował i tak dalej. Ale teraz jestem w takim momencie książki, już od dłuższego czasu jest właśnie opisywana przeszłość naszej głównej bohaterki Ani, bo okazuje się, że Ania to nie jest jej prawdziwe imię i tak dalej. Ona miała tam jakąś trudną przeszłość w swojej rodzinie, ze swoją matką, bo jej ojciec gdzieś tam też zginął. Trochę jestem zakręcona, ale podoba mi się w sumie, jak to słucham. Wczoraj nawet wieczorem nie mogłam zasnąć, w sumie do drugiej nie mogłam zasnąć, a dzisiaj o 7 musiałam zawieźć to rodzeństwo, dlatego w sumie też byłam taka zmęczona i tyle spałam. I sobie słuchałam właśnie wieczorem tego audiobooka, to byłam trochę przestraszona w sumie, jak go tak słuchałam i miałam potem iść spać, to sobie wyobrażałam, że za oknem stoi ktoś, kto chce mnie zamordować. Tak działa moja wyobraźnia właśnie. A więc tak, to byłby taki właśnie czytelniczy update. Ja teraz co mam robić? Teraz pójdę chyba sobie po prostu czytać, bo ogarnęłam się, włosy właśnie umyłam i w sumie dlatego teraz też dopiero nagrywam update taki mówiony. Ogarnęłam już sobie w pokoju, także notatki też już z dzisiejszych wykładów mam w pełni napisane, muszę tylko to wszystko sobie jeszcze podrukować. I co? Chyba idę właśnie sobie teraz trochę poczytać. Przychodzę się już pożegnać. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać. Dajcie mi też znać, czy chcecie, żebym więcej się odzywała, czy i tak dalej, bo to był w sumie pierwszy taki vlog na moim kanale i
No nie wiem, czy dawać więcej przebitek, czy więcej się trochę odzywać. Teraz trochę, jak widzieliście, w ogóle teraz to już jestem wykąpana, ale jak widzieliście na poprzednich przebitkach, trochę poogarniałam sobie w kwiatach. Też ułamało mi się przez przypadek kilka liści epipremnum, ale to nic nie szkodzi, zaraz włożę je do wody i po prostu gdzieś sobie dosadzę. Jeśli chodzi o książki, to nie przeczytałam zbyt dużo Okrutnej Siostry, bo przeczytałam co, nie wiem, 3 strony, bo zeszłam na dół w sumie potem z tą książką i tak, wiecie, niby zeszłam, żeby czytać, ale trochę porozmawiałam z rodziną i tak dalej. Później też byłam na małych zakupkach, ale nic ciekawego w sumie nie kupiłam. Także tak, jeśli chodzi o Żałobnicę, to też jej nie skończyłam, ale jestem na 90 iluś procentach, także już mam bardzo blisko do końca i na pewno to dzisiaj skończę. Teraz się położę właśnie do łóżka i będę sobie trochę słuchać. Ale chciałam się już po prostu z Wami pożegnać. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich filmów. No w sumie fajnie mi się to dzisiaj nagrywało. Dzisiaj też co prawda troszkę ciekawszych rzeczy robiłam, w sensie miałam co nagrywać, jak na przykład pakowanie paczek czy tak dalej i tak dalej. Jedną jeszcze w międzyczasie też zapakowałam, bo się sprzedała na Vinted, na którego Was bardzo zapraszam tak w ogóle. Ale tak, ja już nie przedłużam tego zakończenia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Thank you.